W piątek 10 lipca przypadła 177. rocznica urodzin patrona naszego miasta Wojciecha Kętrzyńskiego. Z tej okazji w Kętrzynie odbyły się uroczystości upamiętniające jubileusz. Przedstawiciele organizacji, instytucji i władz złożyli kwiaty pod pomnikiem człowieka, który odegrał istotną rolę w historii Warmii i Mazur. Wykład okolicznościowy poświęcony patronowi naszego miasta wygłosił Eugeniusz Tokarzewski. Musimy w sobie budować pozytywną dokumentację historyczną naszego życia. Różnych momentów, różnych postaci i wydarzeń, które tworzyły, a dzisiaj w naszych sercach i umysłach muszą tworzyć naszą rzeczywistość. Z Wojciecha Kętrzyńskiego, że będzie mówił nasz szanowny prelegent, można czerpać wszystkim. I wiernością, ideałom, i wartością, i jak być Polakiem, jak przyznać się do polskości, jak walczyć o swoją polskość i wreszcie jak być człowiekiem benedyktyńskiej pracy, cierpliwości i intelektualnego zabawy. Tego nam może brakuje. To musimy sobie pielęgnować. I takie życzenia chcę wszystkim tu zebranym mieszkańcom naszego miasta, tym, którzy przyjeżdżają i pracują w naszym mieście, serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności i czerpania z tych ideałów Wojciecha Kętrzyńskiego, to złożyć wszystkiego najlepszego.